29 kwietnia to Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Tegoroczne obchody będą miały szczególny charakter. Kilka dni wcześniej, 25 kwietnia, w znanym i lubianym cyklu Środy Seniora na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury spotkają się dwa wyjątkowe zespoły. Razem na dużej scenie sali imienia Andrzeja Wajdy wystąpią młode wokalistki studia piosenki Świetlik z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz zespół wokalny Srebrne Pierwiosnki z Suwalskiego Uniwersytetu III wieku. Młode i nieco dojrzalsze panie zaprezentują nie tylko program wokalny. Repertuar będzie naprawdę imponujący. Suita tańców flamandzkich, francuskich, bardzo lubiane tańce żydowskie. Będą również tańce z pogranicza suwalskiego oraz spora wiązanka współczesnych przebojów. Program niezwykle obiecujący zainteresuje z pewnością młodszą i tę nieco dojrzalszą publiczność. Oba zespoły są bardzo popularne w Suwałkach, bardzo lubiane. Myślę, że koncert wypadnie świetnie. Będzie można posłuchać, popatrzeć, a kto wie, może również przyłączyć się. Świetliki to formacja prowadzona przez Emila Kulbackiego. Młodzi adepci sztuki wokalnej wielokrotnie z sukcesem prezentowali swoje umiejętności na konkursach w całym kraju. I corocznie lista zdobytych nagród i wyróżnień jest coraz dłuższa. Druga formacja, Srebrne Pierwiosnki, ma znacznie krótszy staż sceniczny niż Świetliki, ale z wymagającą suwalską publicznością radzi sobie znakomicie, prezentując całkiem pokaźny wachlarz tańców francuskich, flamandzkich, nieco bardziej swojskich, suwalskich. 20 dam stanowiących zespół prezentuje również z ogromnym powodzeniem tańce żydowskie. Zajęcia z roztańczonymi seniorkami prowadzi Maria Lauryn, a wspólny koncert już 25 kwietnia, rzecz jasna w Środę Seniora, o godzinie 17. Dla miłośników muzyki klasycznej nadarza się piękna okazja, aby posłuchać dwóch wybitnych solistów, którym towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra Kameralna. Zaprezentujemy Państwu dwa utwory. Piątą symfonię B-dur Franciszka Schuberta oraz symfonię koncertującą Franza Danziego na flet, klarnet i orkiestrę. Solistami będą flecista Łukasz Długosz i klarnecista Krzysztof Grzybowski. Krzysztof Grzybowski to jedyny Polak, który ukończył z wyróżnieniem studia mistrzowskie u prawdziwej legendy klarnetu Sabin Meyer. Zdaniem muzycznych autorytetów oczarowuje muzyką, prezencją sceniczną, niezwykłą biegłością techniczną i uczuciowością. Zdaniem znawców tematu to równie doskonały solista, co kameralista. Drugi z muzyków, flecista Łukasz Długosz, uznawany jest za wirtuoza tego instrumentu. Kształcił się w Monachium, Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Jest najbardziej utytułowanym polskim flecistą. Obydwaj panowie są wybitnymi instrumentalistami, laureatami międzynarodowych konkursów, dzisiaj zapraszani przez wybitnych dyrygentów i najlepsze orkiestry z Europy i ze świata. Suwalską Orkiestrę Kameralną i solistów poprowadzi przez meandry dwóch symfonii Krzysztof Jakub Kozakiewicz. Koncert zaplanowano na 20 kwietnia. Początek tej muzycznej uczty o godzinie 19, oczywiście w sali imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. Myślę, że ten kwietniowy wieczór będzie dla Państwa miłą odskocznią od codzienności. Zapraszamy. Już sam tytuł spektaklu brzmi niezwykle intrygująco. Okruchy dnia. Jak zapowiada Mirosława Krymska, to opowieść o świecie, którego już nie ma, ale... Ale o świecie, który jeszcze niektórzy mieszkańcy Suwałk pamiętają. Jest to historia o żyjących kiedyś w Suwałkach Żydach, a zwłaszcza o kobietach żydowskich, ich sytuacji społecznej, materialnej, towarzyskiej. Spektakl został zainspirowany autentycznymi postaciami i zdarzeniami z historii naszego miasta. Główna bohaterka sztuki to Hanna Piwowarska, autentyczna właścicielka zakładu fotograficznego działającego w przedwojennych Suwałkach przy ulicy Kościuszki. Zarówno ona, jak i pozostali bohaterowie przeczuwają, że niebawem świat wielkiej polityki nieodwracalnie zmieni ich małe światy. Autorami tego spektaklu jest pan Maciej Ambrosiewicz i Joanna Łupinowicz. Został spektakl zrealizowany
w ramach projektu przez Stowarzyszenie Twórczych Seniorów Rozłogi przy współpracy Suwalskiego Ośrodka Kultury. Spektakl miał premierę w grudniu 2017 roku. Do tej pory był prezentowany 4-krotnie. Piąty raz zaprezentowany zostanie już 22 kwietnia o godzinie 18 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury. Warto zarezerwować okruch niedzielnego wieczoru, by zobaczyć okruchy dnia tych, którzy żyli w naszym mieście przed z górą 80 laty. To jednak nie jedyna niedzielna teatralna propozycja na 22 kwietnia. SOK zaprasza na Teatr Ranek, który skierowany jest nie tylko do najmłodszych widzów. Spektakl familijny dla dzieci, dla rodziców od lat 4 do 104. Premiera, najnowsza premiera Teatru Mniejszego od Mikrusa, spektakl Pudło, pod znamiennym tytułem Pudło, według sztuki Grzegorza Śmiałka w mojej reżyserii. Oprawą plastyczną i kostiumami zajęła się pani Joanna Łupinowicz i Mieczysław Iwaszko. Pracujemy intensywnie. Ostatnie przygotowania przed premierą. Zabawa w teatr to jest to, co teatr mniejszy od Mikrusa lubi najbardziej. Mamy nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić. Nas zaintrygował tytuł tego spektaklu i zdaje się, że trafiliśmy nie w pudło, a w samo sedno. Nie udało się nam jednak namówić reżyserki przedstawienia na uchylenie rąbka tajemnicy. A przedstawienie będzie o pudle, które może wyrosło z ziemi, może zgubili je piraci, a może tak jak marchewka właśnie wyrosło z ziemi, a może kosmici je podrzucili. Niech na razie to pozostanie zagadką. Zapraszamy na spektakl i wówczas się wszyscy dowiedzą, co to za pudło, kto je zamieszkuje i skąd się wzięło. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zaprosić wszystkich zainteresowanych rozwikłaniem zagadki tytułowego pudła na przedstawienie. Przypominamy, 22 kwietnia, SOK, godzina 10. I jeszcze jedno bardzo specjalne zaproszenie. Zapraszamy do pudła!